Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedrun 6.0. Gramy, gramy partię, komentujemy ruchy, gramy na 10 minut i jedziemy. Obrona francuska przed nami, no więc gramy D4 i po D5. Teraz kwestia zastanowienia się, czy możemy sobie zagrać skoczek C3, skoczek D2. Można wybić, chociaż nie polecam wybicia, bo to się ta pozycja bardzo upraszcza. Przepchanie jest też w porządku. Kiedyś mi ktoś fajny wariant pokazał. To był ruch E5, i po ruchu C5 zaskoczę przeciwnika prostym ruchem, czyli bicie na C5. Ten ruch jest dobry czarnymi, oczywiście. To znaczy, dla czarnych jest dobry. Ale tu się pojawia fajna taka ciekawa opcja. Goniec D3, tak, żeby wstawić Hetmana na E2 i bronić tupionka. To znaczy, mogę jeszcze skoczek F3 zagrać, tak, żeby bronić ale też będę mógł zagrać hetman e2, żeby tu bronić, bo hetman często zagrywa na b6, atakując punkt f2. Skoczek będzie zmierzał tu i będzie chciał mi atakować pionka. W tym momencie myślę, że zrobienie roszady będzie w porządku, tak żeby wieża już mogła bronić tego pionka, bo jak skoczek g6, zawsze mam bicie tu... Ej, hello! Przeciwnik zrobił roszadę. Czy ja nie mam bicia teraz na, na h7 w taki prosty sposób? Zrobiona roszada. Skoczek wchodzi na g5. Teraz tak. Koniec h7. Król bije. Jak wchodzę skoczkiem, król odchodzi. Wchodzę hetmanem. Wieża odchodzi. Tutaj, tutaj, tu musi być koniec. Tak, tak, tak. Nie, tu musi być prawie koniec. Teraz tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Król pójdzie tu i tu skoczek zbije też się komplikuje ale to mu, nie to trzeba mu mócnąć koniecznie to trzeba mucnąć, yy, taki ruch no, raczej jest dobry sprawdzę to z silnikiem później ale wydaje mi się że to działa yy, chociaż w tej niepewnej właśnie konfiguracji może być w sumie ciężko zagramy tu i teraz pytanie ha bo jeszcze król może zagrać tu ja mam też szacha tutaj Skoczek, tu, a jest bicie. No to właśnie, aha, tu jest szachem, tutaj nie. To się zgadza. Yy, więc jak król zagra tutaj, no właśnie. No chyba takie zagranie. Tak nie można, bo tu król zbije. To się bardzo komplikuje. Yy, bo jak zagram tutaj, to on mi wskoczy tu. I to jest nieeleganckie dla mnie. Zagram tutaj. Grożę takim zagraniem. Chociaż nie, hetman chyba g4 z taką groźbą jest. Jeszcze raz. Hetman G4. Skoczek zbija. Hetman G3. Groże odejście skoczkiem w fajny sposób. Skoczek F5. To ja zbijam tu. F6. Mogę zagrać tutaj. Jak on zbija mi tu, to tam, ale on się wybroni. Um, a jak zagram. Tutaj, tak. G4. On tu mocnie. Ja tu odzyskam figurę. Zagram tu. On wejdzie tak. H3. Też niebezpiecznie. Ehm, jeszcze raz. Hetman G4. Tutaj, tutaj. Są te właśnie dylematy ciekawe. Skoczek zbije. Zagram tu. I on. Zagra tak. Na 100%. Nie mam odejścia Hetmanem. Znaczy nie mam wtrąconego szacha, dwu, nie mam podwójnego szacha muszę tu on tu. Nie, Hetman D3 jednak. Hetman D3. Zagrajmy. Głębsze zastanowienie. F5 to tutaj. Będzie musiał odbić. Zawsze mam skoczek H7, odbije tu, za dwie figury, ale jakiś tam król wysunięty. No to są właśnie te takie fajne, ostre rzeczy. Skoczek F5 prawdopodobnie musisz, no i G4, muszę odzyskać figurę. F5 jednak poszło. No dobra, bicie w przelocie jest obowiązkiem, król musi odbić. Jeszcze mam taki ciekawy ruch. Opcją zbicia, tylko że jak zagram tu on się zasłoni. Ale może to też jest dobry myk, żeby tutaj ten koniec tu stał. Tam mm, szacha. On tu. Nie, on się, jak się zasłoni, to tak. On pójdzie tam. Ja z powrotem tu. tu znowu zagra tak, będzie mnie męczył. E, chyba tutaj, tutaj. Tak. On tu. Ja tu, ty tu. No dobra, trzeba dać szacha. Chyba tutaj Mata nie da rady konstruować. Nie widzę opcji. Um, jak zagram tu, to ty mi zagrasz tutaj, co nie? No dobra, zbijam po prostu wieżę. Wydaje mi się, że czarne mają dobrą grę. Ale oczywiście gramy, bo chodzi o to, że wieża za dwie figury, ale król jest w rozsypce. Koniec G5, zwiążemy sobie tutaj skoczka, żeby troszkę przeciwnika skrępować, i tam jest możliwość wejścia Hetmanem. Jakieś takie strachy na lachy można zrobić. Tutaj, przede wszystkim, moim celem będzie jak najszybciej wyprowadzić kolejną figurę. Skoczek, jak zagra na F5, to może być problem, chyba. Z drugiej strony, jednak, jak zagram tu. I tam taki szach nie jest jakiś groźny dla niego, ale straszyć można. Postraszę przeciwnika, żeby król nie miał bezpiecznej przystani na G8. Więc sobie w ten sposób zagram i szybko wstawię skoczka. Dzięki temu będę mógł e, wprowadzić wieżę. Ale też król H1 mam za z planem, żeby zagrać F5, otwierać linię F. To znaczy to nie będzie takie łatwe. Zaraz tutaj, to tutaj, nic nie dzieje. Skoczek, dobra, goniec stoi, dobra, skoczek C3, no i ostatnia figura wyszła i to jest ważne. Przeciwnik też nie ma tutaj tego skoordynowanego, czyli wieży gońca, więc jest dobrze, on będzie coś takiego próbować, jasne. No dobra, będzie tak, no to my sobie zawsze tam uciekniemy, więc jest luz. No to co, wydaje mi się, że taki ruch, wieża, wprowadzić kolejną wieżę, tak, żeby tu na tej wolnej linii podziałać. Czasami jak klub pójdzie tutaj, to mamy strzałkę. No wymieniać nie chcę i nie mogę tego zrobić. Zastosuję sztuczkę. Zagram tak, bo jeżeli on tak, to dam szacha z powrotem. A nie, to będę mógł i tak z powrotem uciec. A czy dam szacha z powrotem, on zagra tutaj ucieknie ucieknę wtedy na przykład tu. Chociaż z drugiej strony, jak zagra tak. A jednak nie, nic D7. Mądrze gość podchodzi do sprawy. Bardzo mądrze G4. Ten skoczek będzie miał jakieś zawrotne. Działanie. Taki ruch mi się bardzo narzuca, tylko tam nic się nie dzieje, niestety. Dobra. Gramy król H1, żeby zejść ze związania zgodnie z planem, żeby mieć tam ruch F5, G4. Chcę wymieniać. Okej. Okay. To F4 Myślę, że teraz F4 super działa, bo jak wymieni przeciwnik, to wybijniemy pionki. Mi się otwiera wieża, więc będzie fantastycznie żeby zagrać posunięcie G4. <laughs> z góry, przepraszam za mój głos, troszkę e, przychorowałem, ale chyba dobrze słychać. z Lekką chrypą. E, hetman F7. To tutaj dam znowu szacha, on się zasłoni i wrócę sobie tutaj. Bo hetman G8 stoi gorzej niż na F7 na pewno, więc e, myślę, że taka, ma, ma takie małe zyskanie tempa. I teraz ruch G4. Za nadrzu mamy. Skoczek zagra tutaj. Zagranie Hetmanem tutaj nie można, bo tu jest ok. Nie, no wydaje mi się, że białe rządzą. Znaczy, tak mi się wydaje. Tak to bym ocenił. No i tak, wieża C8. Też fajnie przeciwnik wyprowadza kolejną figurę, ale G4 muszę. Muszę tak zagrać, nie mam wyjścia. Muszę postarać się otworzyć pozycję. Skoczek, jak tu, no to walniemy. Kolejny pionek jest jak złoto. Skoczek wleciał na D4. No i teraz taki ruch. I teraz chodzi o to, że jak on gdzieś tam ruszy randomowym posunięciem typu, nie wiem, wieża tutaj, czy wieża tutaj, czy jakiś tam B6, czy B5, to mam opcję bicia. Jak skoczek zbije, to y, tutaj rąbie, A jeżeli bicie i król zbije, to mam skoczek tutaj. Zobaczcie, i to się uda. I to się udało. Król musi odbić, i mam bicie tutaj. Prawdzie, otworzę diagonalę, a to jest chwilowo. O, przeciwnik podstawił. No, tak jak mówiłem, no to teraz już jest bardzo dobrze. Teraz już jest przewaga materialna, będzie atak. Nie ma czarnopolaka, więc spokojnie zagram królem. Czarnopolak już mi tutaj nie straszny, bo koniec chciał tutaj na pewno coś tam mi, jakąś krzywdę wyrządzić. Myślę, że F5 może być ok. Tam Hetman wiadomo, że chce wejść tutaj, ale tu się broni. Zawsze mam ruch wieża E3. Posunięcie F5 otwiera linię E więc się zgadza. Kupionka, a to ciekawe, przecież ja mam bicie tutaj groże bezpośrednio matem. Nie ma tutaj chyba prostszego ruchu, dokładnie. Przeciwnik poddał. E, przejdę tylko do analizy, bo jestem ciekawy tego poświęcenia, gdyż ono się pojawia bardzo często. Jest takie klasyczne, ale to chyba był dobry ruch. E, to bicie w ogóle w obronie francuskiej e, jest takie, myślę, że ciekawe. Koczek na C3. Mimo, że tu czarne dostają taką mikro lepszą pozycję, to my dostajemy swój układ. Roszada, Roszada, kiedyś może o tym opowiem. To bicie jest złe, słuchajcie, według silnika. No ale według silnika. No dobra, bo król to jest najlepsze odbicie, tak. I teraz tak, jeżeli król na G8 to jest wygrana białych, bo wjeżdża Hetman, jedyna obrona. Tutaj, ja m tutaj zbił. To też działa dobrze, ale silnik mówi, żeby zagrać, yy, po tym ruchu zagrać tu, on tak. żeby Dać szacha tutaj, dać szacha on tu. A, i konieckie 5. A jak F6, to jest mat tu. No ładne. Bardzo ładne. Yy, ale, przeciwnik zagrał najlepiej w partii. Róg 6 jest minus 1. Słuchajcie, teraz tak. Rozważałem ten ruch, który był zły. Silnik go nie wskazuje. Przewaga czarnych się powiększa z uwagi na takie posunięcie. I jeżeli tutaj, no to tutaj, to tak myślałem, że tutaj nic nie ma. Jeżeli tak, to F6 i to liczyłem. I tutaj się silnik popiera czarne zdecydowanie. Więc pogruszy na myśle, Hetman D3 jest najlepsze w tej sytuacji, mimo że, ale F5 błędny ruch. Skoczek F5 pokazuje, G4. Takie zagranie liczyłem. Tutaj, tutaj. No i silnik mówi lepsza troszeczkę czarnych, minus jeden. Ale wiecie co? Nie no, ja bym wszedł w tą pozycję mimo wszystko. Bo tu grają ludzie, ten król ma problem. A mimo wszystko ten... myślę, uważam, że mimo, że silnik troszkę negatywnie się wypowiada o ruchu goniec H7, to myślę, żebym w ten ruch wchodził zawsze. Bo tu ciężej się bronić jest niż atakować. No i takie zagranie grozi. No i H3. F6 jasne. No i skoczek. No i zobaczcie. Czarne tu oddają figurę. No wiadomo, tu wieża H8. Jeszcze mówisz... No jakbym zbił. Trochę gorzej, co tak. Może za szybko faktycznie może zagrać, nie wiem, taki ruch. Kurczę, jednak się nie wie co robi. nie jest takie proste biały mi jednak H. Mimo straty figury, to czarne mogą przyjąć inicjatywę. Dobra, ja i tak mówię, żebym chętnie e, zawsze tutaj zbił tego gońca, bo to się chyba e, w partiach, szczególnie tempem szybkim, się kalkuluje. No dobra, poszło tak i tutaj F5 błąd. Bicie, to jest błąd? Żartujecie. Koniec F4 każe grać, ale jaja. By przytrzymać króla po prostu, i spróbować tutaj, nie? I przytrzymać no przede wszystkim, bo jakbym tutaj chciał zagrać, on gra F5. I tutaj skoczek ma świetną placówkę. Mam nadzieję, że to jest takie zrozumiałe. Tak? Gdzie jest złe? Niewiarygodne ten ruch najlepszy. Trzeba go białych taką plus jeden około, no prawie. Ale tu jest bicie złe. Dlaczego? Bo skoczek F5. Ale ciężko taki ruch zagrać człowiekowi, bo jest drugie 4 Nadal lepsza czarnych, niesamowite. Jak bicie tu, bicie tu, bicie tu i odejście. Ja w to, aż mi się wierzyć nie chce, że to jest lepsza czarnych. Król rozwalony. Ten ucieka sobie tu, wieża wchodzi. No i właśnie widzicie, na tym polega ocena silnika człowieka. Yy, niewiarygodne, no ale to i tak mówię. Tu przeciwnik zbił. Też jest lepsza czarnych. Szach, tak, tak. Bicie, bicie, no minus 2. Cały czas tutaj skoczek F5. Co tutaj najlepszego jest ruch E5, tak żeby się rozwinąć. Niesamowite! Wydawałoby się, że tutaj już rządza, a tu się okazuje, że jednak nie. No tutaj, gdzie przeciwnik błąd popełnił, bo tutaj cały czas takie manewrowanie. Tu już jest błąd. Skoczek D6 trzeba było grać. No tak, no bo tutaj czarne mają dwie figury za wieżę. No jak atak się nie uda, no to czarne dadzą radę. Tu i przeoczenie. No i króle 8 poważny błąd. Nie no, gość grał ciekawie mimo wszystko. Tutaj przeoczył i straty materialne już są nieuniknione. No dobra, myślę, że ciekawa partia była. Ciekawa rozgrywka. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. No i jedziemy ruch E4. Przerwał przeciwnik. No dobra, to następny. Teraz czarny. E4. No dobra. Zagrajmy sobie może może obronę nowoczesną. Zobaczymy jak przeciwnicy reagują na to. Na tym poziomie 1600. D4. Ok. koniec G7. Ok. No i tutaj można grać D6. Jasne. Można grać A6. Taki ciekawy ruch. C5 jest. Jest C6 D5. No myślę, że klasycznie zagrajmy d6, jak to w obronie nowoczesnej bywa. Oj, przepraszam. Zadrżał mi stół. Eee, koniec na c4. Po c4 ciekawą opcją jest c6, żeby tak zagrać. Bo tutaj też trzeba uważać na pułapki typu goniec g4 i goniec jest f7, jak bicie no to jest skoczek na g5. No niech będzie C6, C6, C6. No bo tutaj teraz to bicie nie działa. Na pewno nie działa. Skoczek zagrywa tutaj. Skoczek F6, E5, bicie, bicie. To będzie dobrze. A tu będę miał po skoczek F6 ciekawą opcję B5, B4. A po naturalnym zagraniu właśnie jest ruch B5, B4. No i teraz opcja będzie zbicia. Goniec na G5. No dobra, gramy B5. Goniec musi odejść na D3. Zobaczcie, zagrał za szybko. I gramy tak. Trącenie. Jeżeli on zagra E5, ja zbijam tam, on zbija tu, ja zbijam tu. A, Ale dla nas też to jest super, bo on oddał czarnopolowego gońca. Zastanawiam się tylko nad tym biciem, czy ono nie jest fajne. Rozszczepiam pionki. Ale będę miał silne pionki, zrobię ruszadę, Czy zbić tym taki ruch będzie groził? Zawsze odejdę. Nie, gońcem. Nie będę rozszczepiał pionków. I zrobienie roszady. No i tutaj są wszyscy zadowoleni. Gram A5 z groźbą A4 i taką groźbą. No tak, on tutaj będzie A3 będzie piłował. Taki ruch, taki ruch, taki ruch, on odejdzie. Nie, dobra. Goniec A6. Tam sobie pocelujemy. Chociaż też można było na pewno rozważyć koniec G4. No ale to już są takie, mówię, bardziej skomplikowane rzeczy. Tutaj bardziej chciałem też zasłonić wieżę. Chodź w następnym ruchu zagram skoczkiem. Tu bym to zostawił, bo pionek i tak będzie do wzięcia. Skoczek na D7. Szybkie wyprowadzenie figury, żeby wstawić Hetmana na B6. W ogóle ta pozycja myślę, że już jest bardzo komfortowa czarnymi. Z prostego powodu białe nie mają czarnopolowego końca. Wieża E1. Jasne, taki ruch trzeba brać pod uwagę. Myślę, że hetman na b6, tu fajnie pilnujemy. Nie bałem się tego bicia do końca, bo tego pionka b4 i tak bym skosił. Hetman b6. No i słuchajcie, i tutaj są też proste plany. E, można po prostu zagrać e5, próbować grać e5. Taki ruch będzie chciał na pewno zagrać. Tak, tak. Tu nie mogę, bo stał, spada mi skoczek. E, hmm. Tak, chyba muszę. Muszę wrócić, bo e5 grozi. Jak zagra teraz E5, to mam bitkę, bitkę i na przykład skoczek fajnie będzie na C5. W ogóle pozycja marzenia czarnymi. Jednak nowoczesna tutaj e, przysporzyła chyba problemów przeciwnikowi. No, na pewno też kurs z obrony nowoczesnej będzie, tylko jeszcze nie teraz, ale będzie, będzie, bo uważam, że warto go grać, ten debiut. Skoczek na G7. Na G5, przepraszam, to H6 tutaj wjazd. Nie no, H6, nic nie ma. Jak on zbije, to super dla nas. Po prostu odpędźmy tego skoczka. I potem nawet mam ruch C5, ciekawy, ale też E5. Chociaż wie, że trzeba będzie chyba uruchomić może wie, że B8 z groźbą bicia. Wie, że dobrze stoi tutaj. No to są te dylematy właśnie, trzeba pomyśleć. No i ta, ten debiut obrony nowoczesnej bardzo rozwija. No ale zobaczcie, gości nie wytrzymał i wybił. Nie jest to najlepszy ruch z jego strony. No i tak bronimy. Tu już będzie groziło bicie. Atak na gońce, jak on zbije, no to super. Odbijamy wieżą. E, e, taki ruch jest ciekawy. Bicie, bicie, nie, to nie jest ciekawe dla niego. Działa dobrze, to wszystko dobrze działa. Jak to napięcie zniszczył, to super. No i tak, tu jest atak i tu jest atak. Jednakże tu się fajnie dotrzyma, bo skoczek F8 broni wszystko dobrze. Przechodzimy do mikrodefensywy, ale yy, solidnej. Dobrze. Wieża zagrała tu. No to co? Myślę, że zbijemy pionka, tak żeby mieć już ten problem z głowy. Yy, I trzeba jakoś uruchomić fajnie gońca. Może tutaj, żeby tak sobie podziałać, trzymać. O, właśnie, goniec C4 z planem takim. Dlaczego by nie? E5 będzie szykowane. Nie, no tutaj jest solidnie. Tu jest solidnie, wszystko się chyba dobrze trzyma. Czasami taki ruch bicie, bicie, i to można przełożyć na przykład bicie na F2. Jest wiele takich ciekawych y, pułapeczek, manewrów. Okej, okay, no to myślę, że przegońmy tego hetmana. Skoczek spełnia fajną rolę obrońcy. Jak wróci hetman, to spróbujemy wymiany. Hetman B5. Też będzie dobrze. Choć może ruch C5 też jest ciekawy, żeby otworzyć. Jak on przepcha, to też odejdziemy. Będzie super C5, zagrajmy. Spróbujmy tego gońca uruchomić mocniej. Jak bicie, to hetman zbija fajnie. Jak przepchanie, to goniec też sobie odchodzi dobrze. Zastanawiam się, czy tutaj, czy na c8 nie będzie jeszcze lepiej, żeby skoczek miał tutaj fajne zagrania. Myślę, że na c8. Myślę, że na c8. Zobaczcie, ruch c4 bardzo szybko. No i tak, ja mogę zagrać końcem na c3 i odbić wieżę. Tylko ja chyba tego nie chcę robić. Wiecie dlaczego? Z prostego powodu. Ten goniec jest zbyt silny. Ja i tak mam przewagę. Ale to w sumie to jest też dobry ruch. No. Hmm. Tutaj, 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 pionek będzie wisiał, ale to jest dobra obrona. Nie no, to powinienem zagrać gońcem tu. No powinienem, ale słuchajcie, ja jednak wolę tutaj. Wolę skoczka wstawić na E5 i mieć kapitalnego skoczka. Nie do zdarcia będzie skoczek. Pole e jest tak dobrze bronione. Ale w razie czego y, można było spokojnie grać końcem i wziąć tutaj kolejną jakość i być z figurą więcej. Ale ja wolę mieć na spokojnie jakość więcej i bezpieczniejszą pozycję z tym końcem. W tym wypadku, wieża wróciła, tam będzie taka opcja. No więc, tak zagrajmy. Próba wymiany, tu będę atakował. Jak wieża potem wejdzie na B1, wejdzie A, tu nawet nie może wejść. Zobaczcie, skoczek z końcem świetnie bronią tych pól. Więc tu mi krzywdy żadnej przeciwnik nie zrobi. I to jest piękne, że można sobie. Fajnie próbować przeciwnika ograniczyć. Wieża D2, no to mogę skosić piona po prostu. Nie trzeba koniecznie wskakiwać od razu skoczkiem, żeby zająć świetną grę. Tutaj Hetman może. Aha, Hetman tu może zagrać. To zawsze król 7 też był. No dobra, wymiana, wymiana, spoko. I jak tutaj, to mamy świetny ruch taki. I tutaj bronimy na B4 wjazdu wieżą. I będę skrobał te pionki dokładnie. I goniec na a 6 z atakiem. Teraz też nie mogę zbić, bo tu, ale goniec B4 bronimy. No i teraz skoczek wchodzi tutaj, i myślę, że proste rzeczy będą się działy. No tu już przeciwnik. Nawet tak mogę w sumie i tego pionka, i tego atakować. To nawet będzie lepsze, bo tutaj jak wezmę ten pionek, też zrobi karierę. I tyle. Dokładnie. Kosimy tego pionka. Wracamy i lecimy do góry. Nic prostszego. Skoczek nie gra. Tutaj też nie będzie miał za dobrych pól, więc wszystko się dobrze ułożyło. I wracamy. No, tam będzie ruch F4 na pewno. Tam jakieś próby E5. A tu jest prosta, prosta wywrotka. Tak, idziemy. Potem nawet można przejść tędy, tędy, tędy. Jest dużo czasu na to i na B3, nawet to myślę, że prosta realizacja. A skoczek na B6 zawsze pilnuje tego pionka. No właśnie. No i teraz mogę zbić tu po prostu. Jak już się sypie, to wszystko. Hmm. Jest atak, tutaj mogę tutaj przemanewrować. Mogę też tak, o skoczek E5 będzie lepszy. No zawsze mam takie fajne wjazdy. Dwa pianki skoszone, a też jest opcja koniec D3, tutaj no wszystko leci. Skoczek tu nigdzie nie grozi, goniec D3. Okay. Kolejne koszenie pionka. Zagranie skoczek D3 będzie działać świetnie. Jasne, więc teraz tak jak zagra, A mogę tak. Sprowokować przeciwnika do G4. Będzie strzałka tutaj. A jak nie, to no zawsze tam H5, H4 można spróbować. Wjazd jest skoczkiem tutaj. Skoczek F4, No, wiecie, tutaj już jest dużo zabawy, ale też trzeba uważać, oczywiście, że zabawy. No, dużo prostej, prostych posunięć do wykonania, no z taką przewagą to już yy, każdy z nas powinien bez problemu sobie dać radę. No, i zagram tu po prostu z atakiem. Biorą się po prostu robić ciasno. Yy, mogę sobie naprawdę grać bardzo swobodnie tutaj. I H5. No taki ruch to wtedy ciap. Zawsze go niec sobie ucieknie. Wszystko dobrze działa. Skoczek C4. No taki H4 ruch mi się podoba, bo ten skoczek na F4 będzie wieczny. A tego pionka skosisz. Nie skosisz, bo jest taki ruch. I tu będę miał opcję. Aha! Eee, on jak bije, ja wierzę A8, on zdwoi wieże. Będzie miał opcję, będzie miał. Ale nie, no tu pionek wtedy. Dokładnie. Tak. Wieża tutaj. I w sumie można to wszystko do końca wybić. To będzie chyba najprostsze. Inaczej. Wieża A1 tutaj, jak on odejdzie, to bije tu, ale wieżą. Ale po tym ruchu on będzie miał też zagranie. Na przykład takie, więc dobra. Zbijamy wszystko do końca. Redukujemy materiał i skoczek D5. No a pionek do góry. Tutaj już gra jest banalnie prosta. A jeszcze mogłem H4 zagrać w sumie. Tak bardzo dokładnie. No a taki ruch to mówię, to też bicie. no i hop do góry a teraz jest taki ruch, znowu za szybko zagrałem dobra, tu już przeciwnik jak tak zagrał to H4 to już bardzo dokładnie tutaj już po prostu nie ma ruchu G4, o to tylko chodzi pianek po prostu już tutaj tak zaawansowany że tam kwestia jakichś fajnych manewrów no przejdę tutaj, zbiję tutaj Szach tam jest niegroźny, królew 7. Tak, on tutaj idzie po tego pionka. To gramy g5 i bronimy. Dokładnie tutaj gramy e6 i bronimy. Taki ruch może nastąpić, to wtedy chyba tak zagramy. Najprościej, bo jeżeli on zbije pionka, to gramy tutaj i już pionek c1 dochodzi. Jeszcze taki ruch, czy taki? Taki ruch nawet działa tutaj, skoczek c5. I biorę wieżę. Mhm, dokładnie. No i teraz zastosuję to posunięcie. On weźmie pionka i tu jest szach. Tak grozi po prostu zagranie C1. O, król do centrum. Jak najszybciej król do centrum. No i król na F4. Ok, przeciwnik poddał. Moi drodzy, no i cóż. Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że się podoba. Partie ciekawe. Obrona francuska, ciekawy wariant, polecam. Również jak widzicie, obrona nowoczesna zadziałała świetnie. No więc myślę, że tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.